Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy test Markowi. Jak wiecie, jest inflacja, ludzi nie stać na produkty, więc często wybierają te najtańsze produkty, żeby po prostu mieć co jeść. Ale chcemy sprawdzić w dzisiejszym odcinku, bo Marek mówi, że czuć zdecydowaną różnicę między tanim a drogim produktem, także chcę sprawdzić, czy Marek rzeczywiście będzie czuć tą różnicę. Dlatego wybierzemy dziś najdroższe produkty bio i porównamy je z biedronkowymi najtańszymi produktami. Czyli w tym sklepie znajdę najdroższe produkty, jakie są tylko dostępne, a w Biedronce znajdę już te najtańsze. I po prostu zrobimy test na ślepo. Jeżeli Marek będzie w stanie stwierdzić, który produkt jest droższy, a który tańszy, no to chapeau ba. Ale wydaje mi się, że nie będzie tego w stanie zrobić, także po prostu gada tylko głupoty. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki wiesz na moim paluszku, zostaw tam na dole. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. No i cóż, szukamy produktów najdroższych. Najdroższa czekoladka, jaką udało mi się znaleźć, to ta z Linda. 269,80 zł za kilogram, tak jak widzicie, jest mega droga. Lecimy z kolejnym produktem. Coca-Cola 53,95 zł za 1 litr. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, że jest tak droga cola dostępna. Cóż, no fajnie, dowiaduję 3 nowych rzeczy. Piwko 50,27 zł za 1 litr. Mega drogie piwo. Nie wiem, czy smaczne, nie wiem, czy niesmaczne. W każdym razie jest drogie. Najdroższy serek, jaki udało mi się znaleźć, za 72,45 zł. Tak oto się prezentuje. 143,63 zł za kilogram takiej szyneczki. No nie wiem, jaką tam szynkę wplacie, ale co to jest grubo, nie? O, już jest dla burżuazji. Najdroższa bułka dyniowa, jaką udało mi się znaleźć, kosztuje 2,19 zł. Pewnie są droższe bułki, no ale niestety w moim wykonaniu i w tym sklepie no nie udało mi się po prostu nic droższego znaleźć. Ale i tak uważam, że jak za bułkę, to jest to dość wysoka cena. Wiadomo, że jakbym poszedł do jakiejś ekopiekarni, to znalazł coś droższego, no ale nie mam aż tyle czasu. To powinno być satysfakcjonujące dla Was. 2,19 za 65 gram bułki. To jest dosyć wysoka cena. No i mamy łososia. 219 zł za 1 kg. Nie wiem, kogo w Polsce przy aktualnej inflacji na to stać, no ale widocznie kupują, skoro schodzi. Szczególnie, że inne tutaj dostępne łososie możemy dostać na przykład już za 90 zł za kilogram albo 91 zł za kilogram, a w Biedronce podejrzewam, że będzie jeszcze taniej. Banany bio 7,99 za kilogram. Wydaje mi się, że nie będzie żadnej różnicy. Nie będzie to w ogóle się różnić smakiem od zwykłego banana. No ale cóż, Marek powiedział, że czuje różnicę, także no sprawdzimy to. O, a tutaj już naprawdę kogoś no mocno pojechało. 418,43 zł za kilogram takiej szynki. No tu już jest naprawdę grubo. Tu już naprawdę chodzimy, to jest prawie 500 zł za jeden kilogram szynki. Prawie pół koła. Nie wiem, czy to jest tak wysoka inflacja, czy po prostu te produkty są tak drogie. Nie wydaje mi się, bo jadłem tą szynkę i nie była aż tak droga. No ale produkt bio to jeszcze z Carrefoura, więc wydaje mi się, że jak jest sygnowany logiem Carrefoura, powinien być tańszy. No ale jak widać, po prostu do tego produktu tutaj akurat się mało to ma. 418,43 zł. Nie no, cena jest kosmiczna. Salami bio 211,43 zł. Najdroższe salami, jakie udało mi się znaleźć. No nie jest to aż tak piorunująca cena jak w przypadku tej szynki parmeńskiej, no ale mimo wszystko i tak chyba drogo. No ale jeszcze ta cena jest do zaakceptowania. 213 zł za kilogram. Dobra, to już ostatni produkt. Sok żurawinowy 41,96 zł za 1 litr. Powinienem znaleźć jakiś zamiennik stricte w Biedronce. Być może mi się uda, jeżeli mi się nie uda, to po prostu wykluczymy to z testu. Ale powinienem znaleźć. W każdym razie zaraz podsumuję, ile na wszystko wydałem i musimy znaleźć odpowiedniki, tańsze odpowiedniki, które jedzą zwykli ludzie w Biedronce i zakupić, a potem dać produkty Markowi do testu. Ok, podsumowanie naszych zakupów: 139,12 zł za te produkty, w tym, że te produkty są dużo, dużo, dużo mniejsze niż standardowe produkty sprzedawane w sklepach, na przykład taka cola. No wiadomo, że jeżeli kupuje się kolę, no to kupuje się 1 litr, a my dostaliśmy tak naprawdę 200 ml i pomimo to, że te produkty są dużo, dużo mniejsze, to za 10 podstawowych produktów zapłaciliśmy aż 139 zł. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać sytuacja w Biedronce i jak ta różnica będzie wyglądać za kilogram. Okej, okay. A teraz znajdujemy się pod ulubionym sklepem każdego Polaka, którym jest po prostu chyba najtaniej, albo nie, Wałszanie jest najtaniej, ale no, Biedronka jest najbardziej popularnym sklepem, także postaram się tutaj kupić najtańsze produkty na kilogramy. Okej, okay. Łosoś 99,95 zł za łososia. No, łosoś ogólnie jest drogi, także no, nie wydaje się to jakaś wysoka cena. Lecimy z kolejnym produktem. Szyneczka prosciutto 87,38, tak wygląda. Tamta, pamiętacie, chyba kosztowała 440 zł, także no jest mega przebitka. Salami 43,38 zł. No
No jest ogromna przebitka, bo tamte salami kosztowało ponad 200 zł, czyli było 5 razy droższe. Ser Gouda 31,67, nie masz takiej dużej przebitki, tamten był tylko 2 razy droższy. Także no cóż, to jest najtańszy ser, jaki znalazłem. Dobra, szyneczka 29,95, czyli 4 razy tańsza. Dobra, tutaj chyba rekordowa przebitka za bułkę, bo jest aż 7,5 razy droższa od tamtej. Nie no, tu jest rozpanie systemu jakieś. Zobaczcie na to. 1 litr za złoty 50. Tamto kosztowało 54 zł, tamta kola. Czyli wychodzi, że jest 33 razy tańsza. 33 razy tańsza. Ja myślałem, że bułki to jest gruba przebitka. Ale jednak kola to już jest... Pomimo, że jest promocja, to i tak jest gruba przesada. Bo nawet jak nie byłoby tej promocji, to i tak by wychodziło około złoty 75 przy cenie regularnej. Także to i tak by było ponad 30 razy tańsze. 30 razy tańsze. A tu z kolei najmniejsza różnica między bananami jest tylko 2 zł, więc może nawet lepiej kupić te bio. Jeżeli będą się rzeczywiście różnić smakiem, to może rzeczywiście warto kupić te bio, bo jest tylko 2 zł różnicy. Czekoladka kosztuje 19,90 za kilogram. Nie jest to wprawdzie 100%, ale nie ma tutaj 100%, także no jest gorsza jakościowo, ale jest gorzka, tak jak tamta. Jest 15 razy tańsza. 15 razy tańsza niż Lindt. No zobaczymy, kto to je. Ja mam czegoś takiego osobiście nie zjadł, bo to już jest produkt niskiej klasy i czuć tutaj zdecydowaną różnicę nawet pomiędzy tymi troszeczkę wyższymi produktami ze szczebla, nie wiem, Wedel czy Milka, nie? Tutaj czuć, że to już jest gówno, nie? Dobra, Harnaś jest najtańszym piwkiem, jakie udało nam się tutaj dostać. Jest ponad 13 razy tańszy od tamtego najdroższego, który udało nam się dostać. I pamiętajmy, że to są normalne sklepy. Jakby to były sklepy takie ekskluzywne, tylko z bioproduktami, to pewnie te ceny byłyby dużo wyższe. Także za szynkę moglibyśmy zapłacić na przykład 1000 zł, a za takie piwko wyższej klasy ponad 100 zł za litr. Także to nie są jeszcze jakieś najwyższe ceny, po prostu najwyższe ceny w supermarkecie, jakie udało się dorwać. Dobra, sok wilocowy 2 zł za 1 litr. No cóż, tutaj jest ponad 22 razy tańszy. Także na napojach jest największa przebitka. Za całe zakupy zapłaciliśmy 61 zł 11 groszy, w tym, że te zakupy są z 3 albo 4 razy cięższe. No tutaj podejrzewam, żeby się nażarły dwie rodziny, tam nie wiem, czy jedna osoba. Dobra, przygotowałem różowy secik dla mojej księżniczki. To do mnie było? Na lakonę. Hamie? I czemu ja kolejny raz mam to robić? Czemu dla mnie zawsze najgorsze? Bo sam se to żryj. Powiedziałeś, że jesteś w stanie bezbłędnie ocenić, no czy jestem. Produkt jest drogi, czy jest tani. Ale sam też sobie to żryj, Hamie. Ale to ja mogę sobie to zjeść. Bez żadnego no problemu. Jedz. Ale to ty masz oceniać. Ja mam. Bo ja nie jestem w stanie. A ty powiedziałeś, że bezbłędnie to ocenisz. Ty poszedłeś dzisiaj, gdzie byłeś? W jakim sklepie? Nie wstyd ci było tam chodzić? Przy tych ludzi? Śmieciu, nie szanuję tego. No dobrze, no to jeżeli ocenisz. No ja mogę poprawnie ocenić. A czemu znowu ja? A czemu nie? Ludzie no lubią, jak oceniasz. Skoro tak bardzo lubisz, to jedz sobie. No dawaj, no na co czekasz? No spokojnie. Ja się nie boję, ja ci mogę powiedzieć. Jedno gówno już przede mną stoi, no to jest najgorsze, nie? Najgorszy kryminalista. Dobra, ale uspokój się. Najgorszy kryminalista, wracaj do więzienia. Uspokój już, się. Już tak miałem oceniać? Nie, uspokój się, załóż to, zaraz ci podam pierwszy produkt i ocenisz, który jest drogi, a który jest tani. No to daj. Dobra, jesteś gotowy? No, co to jest niby za gówno? Gdzie to jest? Już, chwila. No nie widzę, nie ma. Chwila, sekunda. No dawaj, mam gdzieś testować, co to jest? Ser, musisz ocenić, który jest tani, a który jest drogi. Mogę zjeść? Możesz, no. Czuć, że to gówno, ale ujdzie jeszcze. O kurde. Czyli uważasz, że to jest tani, tak? Czekaj, no jeszcze drugi. Co ty robisz, stary? Dwa razy gówno mi dałeś. Gdzie jest drogi? No, któryś jest droższy. No, ale to jedno gorsze od drugiego. No to który jest droższy, no, według to ciebie? No to powiedziałeś mi, że nagrywamy film, że testujemy drogie i tanie rzeczy. A ty wydajesz mi dwie tanie. No nie, ten kosztuje 70 zł za kilogram, a ten kosztuje 30 zł za kilogram. No to co? Czego ty oczekujesz ode mnie? Że ja będę jadł ser za 70 zł? Jak jakiś biedak? Jak żul? Stary, no to jest dosyć drogi ser, to był najdroższy ser, jaki znalazłem. No i ja mam mieć jakiś bezdomny najgorszy? No zabieraj to. Dobrze, to lecimy z dalszymi produktami. Czyli nie zgadłeś, nie powiedziałeś, który był tańszy, który był droższy. No zgadłem, obydwa to gówno. No jak obydwa to gówno? No ten no był drogi. No pytałeś się, co jest tanie, to i to jest tanie. Wiesz, ile ser kosztuje? Ile? No, ile mówiłeś? 70 zł chyba. Nie wiem, nie pamiętam dokładnej ceny. Jaki debil z ciebie. No ile ser kosztuje? 300, 400, 500? Wiesz, 500 zł to specjalne sery kosztują, długo leżakowane. No a jakie ja mam jeszcze? Albo drogie, albo dajesz mi dwa tanie, no. No dawaj następne rzeczy. No zaskocz mnie. Dobra, lecimy z drugim produktem. A śmierć jakimś gównem. Stary, lecimy z drugim produktem. Mam co nadzieję. To jest? To jest szynka parmeńska. To dobrze mam? No, dobrze złapałeś, no.
Dobre. Ej, to serio, to jest dobre. No, w sensie czuć, że to nie jest dla elity, tylko to jest dla po prostu tych bardziej zamożnych. Ale co, czujesz to po prostu po smaku, tak? No, czuć krew po prostu. Co czuć? Czuć krew. Krew? Tak. Dobre mięso zawsze czuć krew. Ale jak jest inne, ale może rzeczywiście. Nie oszukujesz mnie i nagrywamy porządny film. Nie, no serio, było, wiesz, no nie mogę ci powiedzieć na razie, ale postarałem się. Patrz, z chwilę, bo czuję się jak taki biedak najgorszy. Zobaczyłem obszaną klatkę i Melinę. I ludzi, którzy idą do... Ale o czym ty mówisz? No o tym gównie, co mi dałeś. No przez... jak żul się poczułem. No przecież to jest najgorszy syf, jaki istnieje. Boże! Skąd wiedziałeś? Ja przed oczami miałem jakąś obszaną klatkę z patusami, którzy czekają na wypłatę. Jak to spróbowałeś, tak? No tak! Ale serio, jest taka różnica w smaku? No jest różnica. Przecież to żule jedzą. Najgorsze. Nie, to jest dosyć droga szynka, bo... No jak to jest droga szynka? Ja to widziałem, no jakby na jakichś to kupię. Nie no, stary, to kosztowało, powiem ci tak, prawie 100 zł za kilogram. Ja na slamsach jakiś był. Ja przed oczami mam człowieka, który czeka tylko na wypłatę, na te swoje marne 2000. Czyli jak? I kupuje tą szynkę. Czyli jak oceniasz? No jak ja mam oceniać? No przecież to jest dobre. To jest dobre, tak? A to jest niedobre, tak? Znaczy, no teraz patrzę po kowalniu średniej, ale no mimo wszystko lepsze. W sensie, no jedząc to czułem się naprawdę. No to kosztowało 430 zł bodajże. O Jezu. A to chyba 70 zł, jeżeli serio się nie mylę. Serio, ze śmieciem. No miało być drogie. No co, gdzie za mięso za 400 zł kupisz? No jest drogie. No to jest drogie? Ile mięso kosztuje? No chyba sobie nie zdaję sprawy. Dobra, jesteś gotowy? Teraz do oceny dwa produkty. Bardzo duża dysproporcja. Jeden produkt jest 33 razy tańszy od drugiego. No to w końcu coś normalnego załatwiłeś. Dobra, co to jest? Cola. Cola. Cola jest tylko jedna. Zobaczysz, że nie. Dobra, od której mam zacząć? Od której chcesz? Są? Gdzie? A, dobra. To niech będzie ta. Kurde. Ale w sumie czasem się zdarza, że te ekskluzywne produkty mają taki nietypowy zapach. Ale nie wiem, trzeba spróbować. O Jezu, to jest woda z Odry. Co? To jest woda z Odry. Jaka woda z Odry? To jest cola robiona na bazie wody z Odry. Jesteś mnie Odry, człowieku? Czy tam czuć żula? Czuć tam szczyny? Najgorsze. To najgorsi ludzie, którzy kupują w Biedronce, to piją takie coś. Skąd to wziąłeś? No powiedz, skąd to masz. No dobra, najpierw spróbuj drugiego. O! Tutaj od razu. Oh. Co ty robisz, chłopie? To jest aromat. O Jezu, ale dobre. O Jezu. Co za zapach. Ale dobre. Ty, zaraz dojdziesz tutaj, chłopie. Odkleiło ci się, czy co? Ale to jest przepyszne. Co ty gadasz za głupoty, chłopie? To piją najgorsze śmiecie i od ludzia. A to jest dobre. Co ty gadasz za fantazję? To jest dobre. Pierwsza rzecz, jaką załatwiłeś, dobrą. Tak mówisz, no, tak? No to tak, ja takie filmy mogę robić. To było naprawdę dobre. To piją ludzie tacy jak ja. Ludzie godni. Po prostu ludzie. Dobra, teraz powinien być bardzo prosty test. Powinieneś to ocenić bez problemu. Co to? Bułki. Bułki? Bułki. Nie jesz bułek? Czemu to jest takie twarde? Ale to chyba dobre jak twarde, no. W smaku? Znaczy w zapachu? O, ta jeszcze twardsza. O, chyba cię p***iło. Co? Czy ja wiem, co to jest? Co? To jest bułka dla biedaków, co ich na nic nie stać. Czyli jaka bułka? No, czyli bułka dla biedaków. Czy to jak? Od razu czuć. A ta? To też dla biednych. No nie, stary, ta bułka była droga. No jak droga? Ile kosztowała niby u ciebie? No i mnie! No i nie myliłem się! No wiedziałem, że to jest to gówno! Ja wiem! Wszyscy śmiecie biedni jedzą okrągłe bułki. A wiesz, jakie jedzą bogaci? Jakie? Trójkątne. Trójkątne, a tu masz kwadratową. No i se w dupę to możesz sadzić. Proszę bardzo. Stary, ta bułka kosztowała 2,19, ta kosztowała 33 grosze. 2,19? Ile to jest 2,19? No ale stary, to jest bułka! Nie masz pojęcia, ile co kosztuje na świecie. Ale to jest tylko bułka. Ile za bułkę byś zapłacił? To jest bułka dla najgorszego śmiecia, a to jest bułka dla bezpieniężnika. No dobrze, ale nawet, to jest dla jakiegoś śmiecia, nawet w ekskluzywnych eko piekarniach bułki kosztują maksymalnie 5-6 zł. No to nie jest aż tak duża przebitka. No to jakbyś przyniósł taką bułkę, no to bym powiedział okej. Okay. Co za debila mnie masz? Zabieraj to gówno. Stary, nie. Ty chcesz mnie otruć po prostu. Jak cię chcę otruć? No a co ty mi dałeś? No też to ludzie jedzą normalnie. Tutaj jest? Tutaj są Włochy. Tutaj są jakieś resztki spod paznokcia w tej bułce brudnej, śmierdzącej. Tutaj są smarki z tych piekarzy wszystkich brudnych. Oni się nie myją i robią te bułki brudnymi łapami i śmierdzą. Ten test powinien być naprawdę ciężki, bo ty raczej piwa nie pijesz, nie? No nie piję, to po co mi to robisz? No po prostu chcę sprawdzić, czy znasz się na wszystkich produktach, a podejrzewam, że tu będziesz mieć problem. A to czuć, bo ja po prostu mam coś takiego, wrodzony talent, że ja czuję, że produkt jest przeznaczony dla biednych.
bo produkt przeznaczony dla elity, no jest inny, jest po prostu inny. Wiesz, gdzie to jest? Mi się wydaje, że ty po prostu wiesz, bo już poczułeś smak tych produktów i tych produktów, ale w przypadku piwa, nie wiem, czy będziesz wiedzieć, bo piwa nie pijesz, więc możesz po prostu się pomylić. Tutaj mi się wydaje, że może dojść do pomyłki. Nie piłeś nigdy piwa, nie? Takiego złożowego. No nie wiem właśnie, chyba nie. Dobra, spróbujemy. Aj. O Boże, co za obrzydlistwo. O Jezu, jak to drapie w gardło. To na pewno jest dla biedaków, bo biedaki mają wyżarte gardła od picia. A to drugie, o tu, lepszy zapach. Te delikatniejsze. Delikatniejsze? Ej, spoko. Co? No, takie delikatne. Co jest kurwa? Dobre. Co jest kurwa? O kurwa. Co? Dobre? O kurwa, co ty wypiłeś? Ty śmieciu! Powiedziałeś, oszukałeś że... mnie! Usuwaj to nagranie! Powiedziałeś, że Harnas... Usuwaj to! Jeszcze raz! Powiedziałeś, że Harnas... Jeszcze raz to nic nie nagramy drugi raz. Jeszcze stary, raz. Powiedziałeś, że Harnas jest zajebisty. Powiedziałeś, że Harnold... Cicho. Powiedziałeś, że Harnold jest zajebisty. Powiedziałeś... Cicho. Ale ja już wiem, jak ty to robisz. Ty po prostu znasz smak drogich produktów. A tutaj po prostu nie wiedziałeś. I tylko i wyłącznie dlatego drogie produkty są dla ciebie lepsze od tych drugich. To jest naprawdę dobre. No już skończę nagrywać. Dawaj następny. Stary, ja już wiem jak to robisz. Nie ma być. Po prostu próbowałeś tanie i drogie produkty i teraz po prostu udajesz, że te drogie są lepsze od tych tańszych. Bo są lepsze. I tamtego, co wcześniej było, ma nie być winy. Ma to być usunięte z kamery. W tej chwili. Dobra, jesteś gotowy? Jak do tej pory bezbłędnie, co? No powiedzmy. No, ani razu się nie pomyliłem, także... No ja tak jak na samym początku. Znam się, dawaj kolejne rzeczy. Ja to próbuję i od razu ci mówię, jak wygląda sytuacja. Dobra, na talerzu coś jest? Jest, no. Co to? Czekolada. Gorzka. Gorzka? Toko? Zwykła, mocno zwykła. Stworzona dla biednych właśnie. W sensie dla tych, co próbują udawać bogatych, że niby masz sztucznie wyprodukowany taki intensywny zapach, także to jest takie, to chyba taniego nie masz, nie? Bo to jest całkiem w porządku. To? O jest. Powinni zakazać sprzedawania tego gówna. To nawet dla zwierzęcia się nie nadaje. Co to jest? Co to ma być? Magnetic? Co to ma być? No czekolada. To dla zwierząt. Jak dla zwierząt? A dla kogo? Dla ludzi? No dla... To jeszcze rozumiem. To jest zrobione dla biedaków, którzy chcą udawać bogatych i dlatego ma taki smak. Ale to smakuje jak jakaś karma dla psów. Jak? To jest czekolada, stary. No to nie smakuje... No spróbuj sobie. Ja wiem, że no to... jedz! No akurat jadłem to no czekoladę, no wiem, to. Że nie jest najlepsza, no. To smakuje jak gówno. Jeszcze jest napchane tych aromatów, żeby biedacy czuli, że no nie jest dobre. No, wiem, że nie jest dobre, ale to mówiłem na sklepie, że ono nie jest dobre. Gówno straszne! Co to w ogóle ma znaczyć? Ale przesadzasz trochę, nie? No jak ja przesadzam? Ty to rozumiesz? To jeszcze jestem nie, w stanie przesadzasz. Przeżyć. Serio to przesadzasz. Jestem w stanie przeżyć. To no jest dobra, okay. No. Nie jadłbym tego, ale jestem w stanie przeżyć. No, ta rzeczywiście jest 10 razy lepsza, ale mimo wszystko przesadzasz, nie? No ty przesadzasz, że mi takie rzeczy dajesz. Czemu ja kolejny raz mam się narażać? Wszystko zjadłem. Czuję się jak najgorszy śmieci biedak teraz przez ciebie. To jedzą najgorsi, podludzia. Nawet ludzie tego nie jedzą. Gorzej niż ludzie to jedzą. Dobra, gotowy? Długo mam jeszcze czekać? No już ci nakładam. Co to picie, jedzenie? Wiesz co? No to powiedz, co to jest? No, łosoś. Łosoś. A, zobaczmy. To jest dobre. Czuć, że to jest dobre. Czuć, że to jest dobry produkt. A to? To jest dobre. Dobra, ale który jest droższy? Obydwa są drogie. Czy ty masz dlaczego? Biedaków nie stać nawet na tego najtańszego, najgorszego łososia. Mówisz o tym? Dlatego to i to jest dobre. A, dobre. Stać mnie. Patrz biedaku. O, patrz biedaku, śmieciu. Nigdy tego nie zjesz. O, ale dobra. Nigdy tego nie zjesz, śmieciu biedny. Idź do roboty. Rób, jedz bułki. Ale masz na wełbie. Śmieciu biedny. To co, jesteś gotowy? Nie jestem gotowy. Znaczy powiem ci, że ten łosoś, to mnie zaskoczyłeś, nie? I tutaj podziękowałbym ci, ale i tak uważam, że jesteś śmieciem, że w ogóle każesz mi takie gówno nagrywać. I co to jest? Jakieś picie, tak? Picie, no. Woda? Nie, sok. No to, co to jest za test bez wody? Sok. Jaki to jest sok? Ten tani czy drogi? Skoro mam co ci powiedzieć, jaki to jest sok? Czuć chemię, ale... To woda czy sok? To jest sok. Kurde, takie nieprzyjemne, bardzo, bardzo nieprzyjemne. To jest ostatni produkt ogólnie, nie? To jest pyszne. To jest czuć ten smak. To jest woda. To nie jest woda, to jest sok. Czemu daje sok i wodę? To jest sok. To jest woda zabarwiona. Jakimiś smakami, żeby biedak mógł się poczuć dobrze. No tak, tania woda z Odry z dodatkiem jakiegoś gówna, a to jest prawdziwy sok.
Nie mylę się? Mówiłem, że bezbłędnie będzie? No zobacz, jak to wygląda. A to jak wygląda? To jest woda zwykła. Wiesz co? No może masz rację, no. Jesteś śmieciem. Ale stary, no miałeś oceniać. Jesteś dla mnie zwykłym śmieciem. Czemu mi każesz takie gówno nagrywać? Czemu ty nie mogłeś spróbować? No chodź, zamienimy się. Próbuj. Ale stary, ja nie mam no problemu. No próbuj sobie. No ale zamieniamy ja nie mam się. Problemu. No to próbuj sobie. Czy ja mogę sobie to wypić tak? No to pij. Boże, bo ty masz umysł biedaka, masz żołądek biedaka. Rozumiesz to? To... No nie jest to dobre na to by ci nawet nie przeszło przez gardło. Prawdziwy sok byś nie dał rady wypić. No, no pokaż mordę, pokaż. No. O fu! Właśnie. O to, fu! To jest żołądek biedaka. O fu! To jest żołądek biedaka. To jest tragiczne. To jest pyszne. To jest zajebiste. To jest najlepsze, co w życiu piłem. O fu! O Jezu, jak mi krzywiło mi twarz. Obrzydliwe. Żołądek biedaka masz. Obrzydliwe. Masz duszę biedaka. Obrzydliwe. Wszystko biedaka. Idź do tych biedaków. Obrzydliwe. Idź do biedaków. Tam jest twoje miejsce. Obrzydliwe.